Kłaniamy się Państwu, Leszek Józefacki, a Stanisław Piotr Gajda, ekipa telewizji Piotrków. Wakacje. Chcieliśmy Państwa zaprosić na spacer traktem wielu kultur. A zwłaszcza chcemy zaprosić turystów do Piotrkowa i przy tej okazji pochwalić się, jakie mamy piękne zabytki związane z naszym miastem, szczególnie by uwypuklić tą wielokulturowość. Piotrków w swojej 800-letniej historii zawsze był miastem, w którym mieszkało wiele narodowości. Mieszkali tu Żydzi, mieszkali Ormianie, mieszkali Ewangelicy, mieszkali Rosjanie. I w całej tej historii oczywiście pozostały zabytki. I chcemy te zabytki wielokulturowości, wielonarodowości Państwu pokazać. A mieszkańcom też chcemy zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że jest tyle pięknych miejsc, które mogą wpłynąć na to, że czujemy się dumni, będąc mieszkańcami tego miasta. I chcemy poprosić Państwa, że jak przechodzicie i zwiedzacie nasze miasto, podnoście głowy też do góry, bo tam są bardzo ciekawe też zabytki, które warto obejrzeć. Zapraszamy do krótkiego spaceru po wielokulturowym, wielonarodowym, starym Piotrkowie Trybunalskim. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Pomysł budowy pierwszej kolei żelaznej w Polsce powstał już w roku 1835. Hrabia Henryk Łubieński, wiceprezes Banku Polskiego, który chciał poprawić sytuację gospodarczą kraju i ułatwić transport ze Śląska do Królestwa, wymyślił, by w Polsce wybudować kolej. Tym samym nasz kraj miał dołączyć do grona szczęśliwców posiadających drogi żelazne. W 1838 roku powstały trzy wersje trasy, między innymi z Warszawy do granicy z Prusami, ze Śląskiem. Ale droga nie biegła jeszcze przez Piotrków. Pojawił się dylemat, jaki projekt wybrać. Angielski, czyli wagony ciągnięte przez parowozy, czy amerykański, gdzie siłą napędową były konie. Po wizycie Łubieńskiego w Anglii zdecydowano się na parowozy, zwane wówczas parochodami. W 1838 roku założono Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, które miało nadzorować budowę linii. Zaciągnięto 1 000 000 rubli pożyczki w Banku Polskim i prace ruszyły. Oficjalne otwarcie odcinka z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego nastąpiło w czerwcu 1845 roku. 15 czerwca o 3 po południu przy dźwiękach orkiestry 200 szczęśliwców wypełnia 12 wagoników przypominających dyliżanse bez dachów, pisała ówczesna prasa. Do końca roku 30-kilometrową trasę przedłużono do Skierniewic, a rok później do Piotrkowa i Częstochowy. Przypominasz sobie, kiedy pierwszy pociąg linii warszawsko-wiedeńskiej wjechał na dworzec w Piotrkowie? Tak, dat tych jest kilka, ale był to rok 1846 i o szczegółach tego pierwszego przyjazdu pociągu drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej do miasta Piotrkowa, wtedy jeszcze nie Trybunalskiego, opowiemy Państwu i powiemy. No, popatrzmy w ogóle, co pisała ówczesna prasa na temat tego doniosłego w życiu kulturalnym, społecznym, gospodarczym. Dnia 2 września 1846 roku o 3 kwadranse na 4 po południu przybyła po raz pierwszy do Piotrkowa lokomotywa. Świeżo zbudowana w Belgii przez spółkę domu Calevier i Scenic. Dyrygował nią Anglik Jol w obecności maszynisty Warta. Przyprowadziła ona ze sobą 20 wagonów, 2 klasy drugiej, 1 klasy trzeciej, 1 klasy czwartej. Na wagonach towarowych były szyny, których waga wynosiła 4000 centnarów. Centnar to angielska waga masy, wynosząca około 50 kg, czyli 4000 centnarów to jest, proszę Państwa, 200 ton. 200 tysięcy kilogramów. Przybyli pociągiem generał major inżynier Gerszfeld, pułkownik Kronau, inżynier Wysocki,
pan Szefler, Kaczyński, Bernard i innych osób. Było ich około 40. Muzyka była Złowicza, która w drodze wykonywała różne utwory. Pociąg opuścił Piotrków o godzinie 4:30, po obiedzie w Rokicinach, o 11:00 wieczorem stanął w Warszawie. Próby z lokomotywą, co jest ważne, proszę Państwa, powtórzono 11, 29 września i 2 października. Próby, chcę wytłumaczyć Państwu, że trzeba było po pierwsze sprawdzić tory, dlatego przepuszczano pociąg z naciskiem 200 ton, żeby szyny się po pierwsze ułożyły, podkłady żeby się ułożyły, połączenia między szynami żeby się wpasowały i żeby zobaczyć czy jest stabilny grunt. W związku z tym 11, 29, 2 października, a 7 października o godzinie 4:30 po południu przybył tą samą lokomotywą do Piotrkowa książę namiestnik Królestwa Feldmarszałek Paszkiewicz w towarzystwie konsulów zagranicznych, generałów, dam i osób zajmujących pierwsze miejsca w urzędach wojskowych i cywilnych, warszawskich. Przybyło wagonów klasy pierwszej 4, drugiej 9, osób przeszła 70. Oprócz muzyki, czyli orkiestry kilkunastoosobowej Złowicza, śpiewaków i impreza, proszę Państwa, odbyła się w Foksalu, czyli w ogrodzie kolejowym. Nie na dworcu, tylko w Foksalu. Czyli 7 października było to takie oficjalne otwarcie z udziałem władz. Z Piotrkowa, sędzia pokoju Smaczyński, lokalnych dyrektor gimnazjum i naczelnik Rzewuski o 3 kwadranse na 7:00 pociąg wyruszył, a o 12:30 stanął w Warszawie. 14 października 1846 o 3 kwadranse na 6:00 przybył powtórnie książę namiestnik w towarzystwie generała Klein Michela, generałów i osób zaproszonych. Był dany obiad na Foksalu przez księcia. Otwarcie drogi dla pasażerów nastąpiło dnia 11 października 1846 roku. I od tej daty przychodzić zaczęły pociągi w niedzielę, wtorki i czwartki, a odchodzić z Piotrkowa w poniedziałki, środy i piątki o 1:00 po południu. Pierwszy pociąg próbny z Piotrkowa do Częstochowy wyruszył 22 października. Ten artykuł wyjaśnia nam, Piotrze, jak data była zmienna, dlatego że to nie było jednego dnia, proszę Państwa, tylko były próbna jazda, no to dobrze, była jedna data. Ale którą datę w takim razie przyjmujemy jako datę inaugurującą kolej żelazną? Prawdopodobnie albo tego 11 października, albo 7 października, kiedy książę namiestnik przyjechał. I to władze i elita miasta wyszły sobie, żeby powitać przyjątko takie. Była impreza huczna, bo i orkiestra, i śpiewacy. Przekąski, alkohole i tak. Bo teraz, proszę Państwa, czy pierwsza data to jest przyjazd namiestnika, czy pierwsza data to jest pociąg dla pasażerów, czy pierwsza data jest to przyjazd pociągu próbnego? No, ale i już tam się trzy terminy zrobiły. Pierwszy raz te koła zaturkotały na szynach 2 września. No nie ma co tutaj sobie oszukiwać. No, był przyjazd techniczny, ale pierwszy raz ten pociąg wjechał tutaj. Czyli przyjmujemy, że pierwszy pociąg wjechał do Piotrkowa Trybunalskiego 2 września 1846 roku. 3 lata później dobudowano zadaszenie nad peronem. Kolej rozwinęła miasto, dała zatrudnienie kilku tysiącom osób. Wybudowano parowozownię oraz blok dla kolejarzy, zwany Pekinem. Do dziś zresztą najdłuższy blok mieszkalny w mieście. W pobliżu torów powstawały liczne zakłady, na przykład huty szkła. Po drugiej stronie ulicy, zwanej zresztą Żelazną, pod koniec XIX wieku urządzono ogród kolejowy. Był piękny, wyplantowany i przynosił nieco kłopotów. Były problemy z tym ogrodem. I dlatego go później ogrodzono, dlatego że w tym ogrodzie zaczęły bywać tak zwane panny sprzedajne. Wiecie Państwo, co to znaczy? Te panny sprzedajne zaczepiały nieraz. Czyli to był właściwie plac Pigalle piotrkowski. No taki piotrkowski. I te panny sprzedajne coraz częściej zaczęły nagabywać klientów. W związku z tym zlikwidowano wejście od ulicy Ogrodowej, gdzie te panie często bywały i zaczepiały klientów, szczególnie idących do banku, bo w narożnym budynku był bank. W narożnym budynku Bank Ziemiański był.
Tutaj? W związku z tym dżentelmeni z wypchanymi portfelami bywali, no więc zaczepiały te panny sprzedajne tych panów, no i to już były problemy. I ten, a hotel gdzie był? A hotel był na rogu Ogrodowej. A drugi hotel był hotel Komfort po drugiej stronie. Także mieliśmy dwa hotele i bank. Bardzo ciekawe miejsce. W związku z tym ten panny sprzedajne tutaj bywały. I potem odgrodzono od strony ulicy Ogrodowej i otwarto ogród od strony ulicy Kaliskiej i zrobiono piękne, żeliwne ogrodzenie, którego wzór i projekt z 1904 roku i mamy, pokażemy Państwu, jak wyglądało to ogrodzenie. Bardzo piękna robota kowalska. Tak wyglądało żeliwne ogrodzenie i ono było na odcinku od ulicy Kaliskiej i od ulicy Żelaznej. Tylko tu. Tu odgrodzono, żeby panny sprzedajne nie mogły wchodzić do tego ogródka i wejście było od ulicy Słowackiego. W 1939 roku, jak rozpoczęły się działania wojsk niemieckich, płot żeliwny rozebrano i jak dzwony, miedź, mosiądz, żeliwo Niemcy zabierali i wywieźli ogrodzenie. Ogród w takim kształcie istniał do roku 1939. Po niemieckim bombardowaniu w pierwszych dniach września nigdy już nie odzyskał świetności. Stopniowo podupadał. Ostatecznie jego relikty zlikwidowane zostały w latach 70. XX wieku wraz z powstaniem nowego dworca i placu manewrowego PKS. Na terenie ogrodu kolejowego, którego niestety już nie ma, w 1927 roku stanęła jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w Piotrkowie, obok Zamku Królewskiego. Jest symbolem Piotrkowa dla ludzi, którzy przyjeżdżają. No, przede wszystkim się rzuca w oczy. I to jest... Wieża Ciśnień. Dokładnie. Wybudowana przez... Firmę słynną ULEN. Proszę Państwa, obiekt bardzo, bardzo piękny i charakterystyczny dla naszego miasta, chociaż nieszczęśliwy finansowo, bo to się wiązało z tą słynną amerykańską pożyczką, która bokiem naszemu miastu wyszła przez dziesięciolecia. Ale mimo wszystko zapraszamy. Zapraszamy oczywiście. Informacja dla władz miasta. Rdzewieje, należałoby zakonserwować. Niech pani rozmieni dychę, bo żebym miał na parking. Po 2 złote. Albo 5. No już gramy? Nie mam. Możemy grać. To ja już myślałem, że skończyliśmy. No co jest? Może jeszcze raz to nagrać. Przestań już z tymi nagrywaniami. Co? To jest to tak.